Jadwiga, mówi, Jadwiga, Jadwiga. Słucham i no nie mogę oprzeć się swojemu wnętrzu, żeby ojcu dyrektorowi podziękować, że ojciec jest. A to przecież żadna moja zasługa. Ale proszę ojca, proszę mnie pozwolić. Proszę być cierpliwym do ale, mojej. Dobrze, ale wyłączy pani radio, to tam słyszę w radio w tle. Tak, to ale w kuchni, to ja już biegnę. Ale nie, nie, to już proszę mówić. Bez już idę wyłączać, już biegnę. No właśnie. Tak, 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 rozumiem wszystko. Już. Pięknie, powoli, spokojnie, spokojnie. Słyszę, słyszę. Słyszę. To Boże, to takie echo idzie, tam mam otwarty. Ale proszę, proszę ojca, bo mam te emocje, nie ukrywam, ale pozytywne według mojego rozeznania. I to, co ojciec mówi, to jest, no, świetna prawda. I jakby przepraszam za nieskromność, ale ja już kiedyś powiedziałam na falach radia, że ja nie mam żadnego problemu z rozpoznawaniem, no, z rozpoznawaniem tego, co ja, z rozpoznawaniem swojej wiary. Ale, i tu jest to ale, proszę ojca, nie omieszkam przy tej okazji zapytać, jako autorytetu prawdziwego, jeśli jest adoracja w czwartek, to jest to adoracja indywidualna. Indywidualna. I ja na przykład, no nie to, że nie mam tolerancji, ale tego nie rozumiem, że ktoś sobie uzurpuje jakieś tam, no, dziękczynne czy prośby. Ja idę, bo chcę rozmawiać sama. I tu mam to niezrozumienie i jakby kiedyś powiedziałam, że ja cierpię niezasłużenie. Ja mam te dwa skrzydła. Mam rozum, który się komuś nie podoba, ale Bogu dziękuję, mam. Mam postęp. I mam wiarę, której mi nikt nie zabierze. I tyle. Proszę ojca, i ja to każdą katechezę słucham. A ponieważ... Ponieważ ojciec też dźwiga niezasłużony krzyż i ja tak przeżywam to, to kiedy się wychyliłam w autobusie swoim jestestwem i po prostu zaprotestowałam, że nie życzę takich tam. No to do dzisiaj nie mogę na nogę chodzić. I taka jest prawda naszej wiary, że trzeba być i trzeba być, żyć, to znaczy być. I nie mieć, tylko być. I gdyby każdy miał ten zalążek, którym się rodzi, jego rozwijał w tak ekstremalnych sytuacjach, jakie ja przeszłam, to może by zrozumiał mnie. I tyle. I proszę ojca, to pytanie jest takie zasadnicze, że ja po prostu myślę, że jest adoracja, to jest dla każdego, kto przyjdzie, złączy się z Bogiem, poda swoje myśli przez patrzenie, przez wdychanie, przez wszystko, co może. I wychodzi i ma tego ducha, którego ja kiedyś na radio powiedziałam, gdyby nie Duch Święty, ja bym sobie rady nie dała. A to, że ja, mnie pokazują, że ja jestem jakaś tam, albo jeszcze wulgarnie, to mnie nie przeszkadza. Pan Jezus też cierpiał. Ale może za wiele powiedziałam, ale cierpienie każde daje sens życia. I dziękuję za piękną pogodę dzisiaj, bo słucham was zawsze rano, nie dlatego, że nie mogę spać, tylko po prostu moje życie polega na prawości i kontemplacji. No i kocham ludzi, chociaż z tym kochaniem do mnie jest różnie, nawet w rodzinie. Pozdrawiam ojca i bardzo, ale to bardzo... Pani Jadwigo,
Pani Jadwigo, a dlaczego pani nie może coś z nogą? Co pani coś zrobili wtedy w tym autobusie? Nie, no po prostu, proszę ojca. Ojciec wybaczy, tak? No po prostu. No, pewne złośliwości są. Ja nawet usłyszałam na moją, zresztą, przepraszam, bo ktoś odbierze, że ja jestem zarozumiała. Ja uważam się za osobę kulturalną. Zwróciłam uwagę na to, że na stronie zewnętrznej, jak jedzie autobus, jest numer właściwy i ja oczekując na tym przystanku, tak się pochłonęłam, że czekam na ten właśnie numer i czas był tego przyjazdu i ja weszłam do autobusu i widzę, że od strony wewnętrznej, tu gdzieś jedzą pasażerowie, pisze inny numer, przepraszam, bo może za głośno, ale emocje. I w sposób kulturalny zapytałam, panie kierowcy, przepraszam, a tu pisze taki numer, a ja chciałam, to pan, ach, jak ja usłyszałam i powiedział, ja nawet nie chcę z panią rozmawiać. I ktoś tam się odezwał, a ja proszę sobie wyobrazić, jaką ja mam wewnętrzną odwagę i powiedziałam, proszę pana, ja chcę panu powiedzieć, że jest pan po prostu nie w porządku jako człowiek. Czy pan się zastanowił nad tym, w jakim kontekście pan mnie obraził? To ja teraz powiem panu, pan jest niegodzien ze mną rozmawiać. Ja się za pana pomodlę. I tyle. I po prostu powinnam się nie ruszać z domu. No, to są rzeczy niepojęte. Pani Jadwiga. Żeby człowieka za to, że jest taki, jaki jest. Żyje samotnie. Żyje w prawdzie. Żyje w Bogiem. A że się tak układa, że sytuacja jest taka na świecie, no to trudno, ja krzyża nie zdejmę i inna nie będę. Kariery nie zrobiłam, zniszczono mnie, jeszcze dopisano mnie brak zdrowia psychicznego, co jest w ogóle uwłaczające. I co mam powiedzieć? Ale nie załamuję, bo po prostu ja mam tak silną wiarę w sobie. No ale ci, co karierę zrobili, to gówno warci są, bo to wszystko lipa. Jeden mnie puszcza. Kobieto, żyj sobie spokojnie. Pokazuje z gracją, że mam przejść. A drugi jedzie pod prąd na mnie. No ja. I babka mnie... A nie, no w ogóle przepraszam, bo już się roz... Nakręciłem, jak to mówią. Prowadzę staruszkę na mszę 91-letnią. I to też się ludziom nie podoba. Zostałam poproszona. Pani Jadwiga. Proszę ojca, ja myślę, że może zbiorę się i kiedyś przyjadę z tą, z, od nas, od Królowej Polski. Pani jest w tym tej parafii. Pani jest pała. Myślę, że może dostąpię tego zaszczytu i z ojcem porozmawiam, bo... Pani Jadwigo, możemy już zrobić kropkę? Dobrze. Tak, kropkę i... A z jakiej parafii pani jest? Z jakiej parafii z Elbląga? Z jakiej parafii w Elblągu? Z jakiej parafii pani jest w Elblągu? Przy którym kościele? Przy którym? Brunona. Świętego Brunona. Pięknie. Pozdrawiam serdecznie. Piękny kościół. Pięknie wrócił do nas ksiądz, cudowny ksiądz Stanisław Turek wrócił. I to jest zwiększenie mojego szczęścia, że po 8 latach wrócił do nas i świętość będzie odzyskana w tym kościele. Dziękujemy pani. Pozdrawiam Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem i z Maryją. Z Bogiem. Dziękuję serdecznie. No właśnie pani wiele wątków poruszyła. Rzeczywiście pierwsze jest o diakonacie, ale mam nadzieję, że to już państwo jakoś tak przyjęli.
przyjęli te treści od diakonacia, teraz o Eucharystii Pani mówi, o adoracji, no są różne. Jeżeli adoracja ma być w ciszy, to powinna być w ciszy, powinniśmy to uszanować, ale są tacy ludzie, którzy lubią głośno i myślą, że no to trzeba też kiedyś może taktownie powiedzieć, daj człowieku spokój, bo ma być w ciszy, to jest w ciszy. Ale są różne sytuacje, są różne sytuacje. Z ludźmi, z nami to jest tak jak z kwiatkami różnymi. Są różne kwiatki na łące, są tak jak w ogrodzie botanicznym, pójdźmy, jakie różne rośliny, a na świecie jakie różne, prawda? Można tak porównać, że świat to tak, ludzie to tak jak ogród botaniczny, przeróżni są, przeróżne charaktery, przeróżne, no przeróżni ludzie. Jeden ma kulturę więcej, już ma jakąś taką ogładę, tą kinderstube, z domu wychowany, drugi nie, trzeci i tak dalej. No różnie to bywa, dlatego ten czas jest, czas na ziemi jest czasem doskonalenia. Z nami to jest tak jak może z kamieniami w rzece, prawda? Ile ta woda musi się napracować, te kamienie później tak ładnie wygładzone można. Zobaczcie, to teraz są wakacje, zobaczcie w tych górskich rzekach, jakie te kamienie takie wyokrąglone, wygładzone. Popatrzcie na taki kamień, ile tam pracy było, ile ocierania kamień o kamień, że one się tak takie stały, prawda? Tak samo z nami. My tak ocieramy się jakoś nieraz psychicznie przez te różne sytuacje, człowiek o człowieka, i trzeba zacisnąć zęby cierpliwie, obrażą człowieka. To jest, są ludzie bardzo kulturalni, ale jest ich chamstwo. Tak, pamiętam ksiądz, kiedyś byłem jeszcze w mojej parafii, pamiętam, był taki ksiądz, wikariusz, który mówił, bo wiesz, najgorsze to jest chamstwo z pieniędzmi, no. No ale takie to też ten człowiek, no kiedyś może się zastanowi. No bo człowiek jak ma pieniądze, okradł coś kogoś, bo to rzadko kto tutaj uczciwie zarobi, no to wiadomo jak jest, no o tym to mówimy. Nie może być. No tak to jest. Nie chamstwo, tylko jest chamstwo. Każdy człowiek też ma krzyż. Mamy coś pieniędzy, oczywiście. Po grzechu pierworodnym. To teraz pycha, to i ma. Ważne jest to, że człowiek cierpi. Są różne cierpienia fizyczne, człowiek cierpi, duchowe, człowiek uczciwy. Psychiczne. I przebaczy, lepiej się czuje. Choroby. Nie ma i sobie wiesz, tego nic nie robi. Tak, a to jest na skutek grzechu. Grzech to wszystko sprawia. I nasze życie z Chrystusem to jest życie, to jest doskonalenie się. Życie nasze jest to takie przygotowywanie do nieba, a w niebie nie będzie grzechu, nie będzie zła i Pan Bóg jakoś tak doskonali nas, dopuszcza przeróżne rzeczy na nas, żebyśmy stawali się coraz lepsi, coraz doskonalsi, coraz bardziej uchrystusowieni, jak Chrystus. On przyjął ludzkie ciało, Boży Syn, żebyśmy był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Jego naśladując, stajemy się coraz lepsi, stajemy się uchrystusowieni. No i o to chodzi, proszę Państwa. Rozmawialiśmy dość długo. Dziękuję bardzo serdecznie. Podam też w takim razie, ponieważ Państwo mówiliście o adoracji, ta adoracja bez granic, dziękuję za to poruszenie sprawy. Oby to się nam jak najszybciej rozwijało, proszę Państwa. Jeżeli będziemy się modlić, proszę Państwa, świat potrzebuje modlitwy. Świat potrzebuje modlitwy. Zobaczcie, wszystkie objawienia Matki Najświętszej, one są. One są w naszych czasach. Jak tak patrzę, przy budowaniu tych stacji Drogi Maryjnej, to przy tej okazji właśnie zacząłem tak więcej czytać o objawieniach. O Artemidzie Efeskiej więcej czytać, o Janie Efeskiej, o piersiach Janie Efeskiej, o tym, że miała 16 piersi. Chcę powiedzieć ile, bo nie wiem, ale bardzo wiele miejsc objawień o mleku może. A w naszych ile tego mleka było? Zintensyfikowane. Dlaczego?
bo jest też zintensyfikowane działanie szatana. Zobaczcie Państwo, jak to jest. Jest to coś niesamowitego. Zorganizowane to jest działanie. Zorganizowane. To są... Święty Jan Paweł II mówił, na świecie istnieją centrale antyewangelizacyjne, czy centrale, które systematycznie prowadzą antyewangelizację i są anonimowe. To jest zorganizowane i anonimowe, nie wiemy w którym miejscu, gdzie, co. To jest jakieś aż tajne, tylko widać to po owocach też, widać po działaniach niektórych ludzi, organizacji. I widzimy, że posuwają się do strasznego działania przeciw Bogu, przeciw przykazaniom, przeciw prawu, wprost naturalnemu. Zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje? Teraz na przykład na Malcie. Ja tylko mówię wycinek pewien. Na Malcie na przykład, kto by przypuszczał? Gdzieś 400 tysięcy jest na Malcie. To był najbardziej katolicki kraj. Polska, Irlandia i Malta w Europie. I co zrobili? Nawet przy milczeniu w kościele tych, którzy powinni mówić głośno. Tak, przy jakimś takim, powiedziałbym, niemocnym działaniu, może tak. Chciałbym to delikatniej. W bardzo krótkim czasie najpierw wprowadzili rozwody. Nie było rozwodów cywilnych też. Później szybko wprowadzili związki tych sodomickie jako małżeństwo. A teraz jeszcze dali dzieci na wychowanie sodomitom. Bardzo szybko to idzie. W bardzo katolickim kraju wystarczyło tak zadziałać, taką propagandę zrobić, żeby wszystko wywrócić. Zobaczcie. Dzieci gorszą. Od dzieci zaczynają. Dzieci. Jak dzieci przyzwyczają do tego, że jest dwóch tatusiów, dwie mamusi, a nawet więcej. Jak wczoraj rozmawiałem tu z ojcami właśnie z Brazylii, czy z Boliwii, z ojcem profesorem Józefem i z Ameryki ojciec Waldemar, który jutro będzie w swojej parafii świętował 25 lat kapłaństwa. Gratuluję mu też 25 lat kapłaństwa. Ojciec Władysław Bodziony, który posługuje w sanktuarium naszym, też ma. Tak, proszę Państwa, tak rozmawialiśmy i oni mówią, aż mi się wierzyć nie chciało. Ale teraz, w tych czasach naszych, nie pamiętam kiedy, czy w tym roku, czy rok temu, czy gdzieś tam, już nie pamiętam, gdzie to było, ślub zawarł człowiek z drzewem. Z drzewem. No. To jest gdzieś jakieś pomieszanie z poplątanym. Gdzieś tam zawarli ślub trzech mężczyzn, a mówili, że miał być czwarty, tylko że umarł. I tam chcieli jakoś jego figurę, czy coś zrobić, czy tak, i coś jeszcze tam, jakąś ceremonię. A gdzieś tam inny zawarł ślub z wirtualną postacią, z jakąś gdzieś, no, ślub. Słuchajcie, to jest za mało postawione na głowie. To ja mówię tylko o tym, a te wojny wszystkie, które są straszne, a ta rewolucja cywilizacyjna, wojna cywilizacyjna, bo tak odbieram to najście milionów muzułmanów na Europę, milionów. I każą nam przyjmować, bo dobry uczynek, nie mieszajmy porządku. Dobre uczynki też muszą być robione z rozumem. Rozum. Nie grzeszyć przeciwko rozumowi także. Owszem, dobry uczynek, ale zaraz sprawdzić tego człowieka. Sprawdzić. Przychodzi i mówi, daj mi tam pieniądze, bo to i to. Okazuje się, że on kłamie. To jest złodziej. Trzeba to
też sprawdzić. Zobaczcie, rewolucja, nie udało się. Nie udało się pod Wiedniem, nie udało się w innych przypadkach wtedy. I zwycięstwo było pod Wiedniem. Nie udało się inaczej, to teraz tak, jak to robią w sposób zorganizowany. To rządy. Unia Europejska chce karać Polskę za to, że Polska chce być bezpiecznym krajem. Chce zachować swoją kulturę. Chcą karać Polskę. A gdzie tu jest wolność? A gdzie suwerenność? Co? Czyli już jesteśmy w czasach totalitarnych? Czy wrócił ten czas? Jak to widzieć? Wiecie Państwo, jest bardzo dużo różnych spraw. Bardzo dużo pomieszania. Również w Kościele. Ja mówię, dziękujemy Panu Bogu za Kościół w Polsce, że mamy takich biskupów i tylu świętych kapłanów. Dziękujmy za to i pilnujmy tego i módlmy się, żeby to było dalej. Ale jest i w nauczaniu, w Kościele, to dochodzą do nas te głosy i tam, i tam, i tam. I co robić? No idźmy do tego, który jest naszym Panem. On czeka na nas. Stąd ta adoracja. To tak niewiele potrzeba. I zwracamy się i do chorych, do tych, którzy z domu nie mogą wyjść. Wy możecie bardzo wiele sercem się przenieść przed Najświętszy Sakrament, prosić za Polskę, za rodziny swoje, o wiarę wśród dzieci, młodzieży, bo oni wiarę mieli. Zobaczcie, bo to może być bardzo źle, jeżeli chodzi o wiarę, o Kościół. Naprawdę, ja tu nie chcę być jakimś fałszywym prorokiem, czarne myśli, żebyście mieli. A nie, ale trzeba przygotowywać się i wiedzieć. Zobaczcie, co jest na przykład z katechezą, no. Co jest z katechezą? Czy wszędzie katecheza jest na odpowiednim poziomie? Czy tam jest głoszony Chrystus? Mówiłem w radiu, kardynał Eick, chyba tak się czyta, czytałem to na jednym z portali z Holandii, mówił, dlaczego w Holandii tak się stało. Holandia, święty kraj, wydała wielu świętych, misjonarzy, wielu fantastycznych ludzi, a teraz kościoły sprzedają. Kościoły zamieniają na dyskoteki, na restauracje, na knajpy, za przeproszeniem. Domy sobie robią. Ja kiedyś w Szwajcarii musiałem być i ktoś mnie zaprosił i na noc dali nam hotel. I patrzę przez okno, ale jest kościół gotycki, piękny. I patrzę, nie ma witraży, są okna zwykłe, szyby i widzę stropy, w połowie tych okien widać, patrzę szafy jakieś i tak dalej. Co oni zrobili z kościoła? Tak, i tak się stało. To się stało w ciągu kilku lat. A jak co mówi kardynał Eick o Holandii, mówi, w połowie XX wieku słyszeliśmy na katechezach, słyszeliśmy więcej o Che Guevarze niż o Chrystusie. Nie mówili nam o sakramentach. Katechezę położyli. Mówili na katechezie o czymś innym, nie o Chrystusie, nie do Chrystusa doprowadzali. Potrzeba nam dobrych katechetów, trzeba się modlić o to, ale i pilnować tego, ale mało tego. A później mówi, przyszedł właśnie rewolucja seksualna, rok 1968, rewolucja na uniwersytetach i mamy to, co mamy teraz. A teraz nie ma tej rewolucji w Polsce też? A przez internet, w mediach, nawet w telewizji publicznej, jakie oni lansują na przykład małżeństwa? Jaki model rodziny w telewizji publicznej? I do tego mam żal. Tak mówią, telewizja publiczna, taka już dobra, tak akurat. Wieszają się na kościele raz po raz, to pokazują, tamto pokazują. A może chcą dobrze robić, daj Boże, dziękuję bardzo, dziękuję. Może za dużo powiedziałem, że wieszają się, ale tak w emocjach trochę. Tak, w każdym razie pokazują z jednej strony tu piękne sprawy, a tutaj jaki styl, jaki w tych filmach idzie, jaki przekaz, jaki styl życia, jakby Boga nie było. W telewizji publicznej, już nie mówię o tych telewizjach komercyjnych, prywatnych.
To już nie mówię o tych mediach, to szkoda mówić tutaj, o tych gazetach i tak dalej. Ale to jest pełno idzie i to myślicie, że to nie zostaje w nas? Z jakim przestajesz, takim się stajesz. W takiej jesteśmy atmosferze. Takiej atmosferze antykultury, antychrześcijańskiej, antychrystusowej i to jest. I w Polsce też to jest. Tak jak było, jak to, co się stało czy w Niemczech, czy w innych krajach, czy w Holandii, to co powiedziałem, czy w Belgii, czy we Francji. Przecież Francja jeszcze wcześniej tam miała tą rewolucję francuską i tak, straszna rewolucja, teraz świętują tych świętów, zburzenie Bastylii, to jest to masońskie jest, było i tego, w każdym razie tak, no ale cóż, to już inne kwestie, tak, w każdym razie co robić, modlimy się, to jest nasza broń i stąd adoracja przed Najświętszym Sakramentem, modlimy się o powołania kapłańskie zakonne, modlimy się o wiarę silną. Bo będzie źle w Polsce, będzie źle. Nie straszę, ale stąd pytajmy się, co ja robię. I ta adoracja, proszę Państwa, dziękujemy za nią. Adoracja bez granic. Mówcie nam, gdzie organizujecie tą adorację. I organizujcie o powołanie kapłańskie i zakonne, święte, mądre, dobre. O odrodzenie jeszcze większe, żeby zakony były, żeby realizowały wszyscy swoje charyzmaty. Było to powtórzenie wczorajszej katechesy. Uczcijmy teraz niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny poprzez śpiew godzinek.